Kurde, który człowiek? Ja myślałem, że tylko tutaj, na środku skrzyżowania. Jak mi dzisiaj nie dowali deszczem, to będzie cud nad Wisłą. Pierwsze zamówienie mam tutaj z Matca do odbioru. I lecimy na osiedle Avio do Huty. O, miejsce parkingowe mi robią do odbiorów. Tylko mogliby tu bliżej, przecież nie będę biegał stąd. Trzy siódemki. Dzięki. O, dzięki. Przybyło mi dzisiaj 6 nowych subskrybentów. Także fajnie, miło. Witam serdecznie. Dzisiaj chyba nie będę oszczędzał baterii. W każdej chwili może lumyć deszczem. Pokazuję jak najszybciej zrobić jak najwięcej zamówień i zawijać do domu. Bo te burze tak się opóźniają, straszą od 2-3 dni. Ani kropla deszczu, można powiedzieć, nie spadła. Więc jak to się w końcu nazbiera i się puści, na światła się telefonem bawić, no proszę panią, nie mam czasu na takie gierki. Nie no, nie wierzę w tą kamerę, ja nie wiem czy ona w końcu nagrywa, nie nagrywa, kiedy ona nagrywa, kiedy nie nagrywa. Chciałbym sobie w tych TikTokach, no już nie mówię w filmach, ale w TikTokach porobić napisy. Tylko że jak chciałem to robić ręcznie, to z tym jest tyle zabawy, że mi się odechciało przy pierwszym. Jakiś tam trafiłem programik darmowy, który to niby robi, ale to wychodzi na jedno, jakbym to robił ręcznie, bo w ogóle nie rozumiem, co ja do niego mówię. Wszystko przekręca. Jedno na 10 słów poprawnie napiszę. No, jak patrzyłem na płatne, no to jakiś tam mi się pokazał 30 zł za tydzień. No to 120 miesięcznie. No to aż tak nigdy napisy nie są potrzebne. Jednak jadę i jadę i jadę. Nie wiem, czy Nowochódzką bym tego nie zrobił szybciej. Tylko ten most Nowochódzkie mnie zniechęca, żeby tamten dojeździć. Zjadę pani trochę na bok, co by się pani o te gałęzie nie musiała ocierać. Dawno nikt nie anulował mi żadnego zamówienia. Ojej, coś na ciepło. Tutaj. Zawsze w złą płytę. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Falafel. Osiedle Dywizjonów 303. Właśnie miałem mówić, że trzeba pakować tę walizę, żebym nie został na tej hucie czasem. A boję się, że Glovo ma na mnie taki plan. Zamówienie wygląda, jakby było gotowe.
Dziękuję. Chyba goście jakoś wystraszył. Jakby poharacz przyszedł, a nie po zamówieniu. Nie wiem, o co chodzi. No i lecimy. Kalinowe 10. Dzięki. Dzień. Biedronka na strusia. Tak tylko mówię, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Jadę tam, gdzie mapa prowadzi. Nie no, żartuję oczywiście z tym uciekaniem stąd. Jak trzeba, to mogę jeździć. Tylko wkurzyło mnie ostatnio to, że zostało mi pół godziny do końca, a mnie praktycznie spod domu wywaliło na drugi koniec miasta. A może ja sobie te szelki jednak zostawię, bo te moje to już widzicie, co się dzieje. Niby GoPro większość wybiera to, jak ona się huśta. No ale nie wszystko. Już trochę te szelki mam. Te gumy trochę od potu, od słońca dostały w dupę. Wystawiłem niby na OLX-a. Ale chyba je ściągnę i sobie zostawię. Jakoś przeżyję bez tych 150 zł. Zobaczysz. Jak do końca dnia nikt nie kupi, to anuluję tą aukcję. Gdzie to jest? Teraz gdzie to odebrać? To jest rampa. No, sam panie na papierosku zapytam. Dzień dobry. Już mówię. 893. Dziękuję bardzo. Nie no, fachowo spakowane. Jajka w pionie. Obok dwóch 1,5-litrowych koli. Na pewno te jajka dojadą całe. Nic mnie tak nie grzeje, jak jest zamówienie za 8,40 i jeszcze trzeba na nie czekać. Znaczy, żeby to było zamówienie za 15-20 zł, to już tak inaczej to wygląda. Te baterie, jak się z GoPro wyciąga, są tak gorące, że się je w ręce nie da utrzymać. Klatka druga, ja potrzebuję pierwszą. No i tak te jajka spakowali, wie pan, że ja nie wiem, co się nie potukło. Masakra, jeszcze jedna będzie. Dzięki, do widzenia. $39 na godzinę. No jest git. Maczek z Bora. Gdzieś tu na drugą stronę tego parku.
Parku Tysiąclecia. No to music play i lecimy. Pedro, Pedro, Pedro. Jestem przejazd znowu. Dzisiaj się już nie dam zrobić. Już na środku. Nawet nie drgnął, wygrzewa się w słońcu. Słoneczko wyszło. Grzeje. Znowu chyba guzik z burzy będzie. Jutro będzie burza, będzie grad. Będę jechał na hulajnodze do roboty. Zestawik. Five minutes later. R6. Mogę zobaczyć? Proszę? Mogę zobaczyć? Pewnie. Chcesz wody do picia? Proszę? Chcesz wody? Nie, dziękuję. Okay. Czy chcę wody do picia? Miło. Z ich strony. Stanąłem w tej kanciapie tam. Bez grama wiatru. Słońce waliło wszędzie. Musiałem wyjść. No i cała naprzód. Tutaj. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Siedzę. Cały dojechał. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Gotóweczka bez reszty. Takie to ja lubię. Dobra, dobra, jakieś zamówienie, bo bym chciał tam wyjechać, a nie wiem gdzie. Stąd chyba przyjechałem, no. Tam w dół sobie zjadę może. Może mnie nie zawróci. M1 może bym zrobił. A to te hulajnogi fioletowe to są trafikara. Właśnie od cholery tego ostatnio na mieście widzę. No i co? Osiedle Dywizjonów. Ramen Royal. I co? Muszę się wracać, tak? Oczywiście, że tak. Za 7 minut będzie. Royal Watch? Tutaj jak przyjechał bandura z tym tuszolem, co go w buca zrobili, że dostaje na urodziny Rolexa.
Dobry. Czy Glovo 102? Już pakuję. Wcześniej gotowa 125, teraz gotowa 225. Aha, to będzie kursik dzisiaj do wpłatomatu. No nie ma opcji, żebym ja to wydał. Co prawda nie wiem, po co ja tu przejechałem. Więcej cienia jest po tej stronie. Trzymajmy się tej wersji. Wrócimy tu jednak. O, to ja już przy centralnym jestem. Nie wiem, czy to nawigacja, ale jakoś prowadzi mnie znowu dookoła. Ja wiem, że tam jest ścieżka rowerowa, a tu nie ma. No ale szanujmy się. No, nie, sprzęt się liczy. Gość jakiś rawen z marketu, czepek na głowie za 100 zł. Jakie pany hopy sadzi? O, zabytkowy malczan. To będzie 215. Tak jest. Nie trzeba szukać. Naprawdę? Dziękuję. Jedna czy druga będzie? Proszę bardzo. Do widzenia, dziękuję bardzo. 410 zł Glovo cashu w portfelu. Pieńczycka. To kebab. Się kebab nazywa, to kebab. O, już maila wysłali. Trzeba będzie wpłacić. Szybcy są. I co, i z powrotem tutaj. Pod plac centralny. No i dobrze, lecimy. Za 8 minut będzie gotowy. Za 8 minut będzie gotowy, a mi pokazuje, że rowerem tam będzie ta 14. Ale nie zapominajmy, że jestem skuterem. O! Ale to jest to osiedle, gdzie kiedyś anulowali mi zamówienie McDonalda. I właśnie tutaj, żebym opróżniał kole. Znowu to słońce jest tak nisko, że nic nie widzę. Chciałem, że ktoś mi stuka w rowerze, to ta hulajnoga po tych płytkach. Tomek. No i to jest gdzieś tutaj na Tomeksie. No, bielizna u Kasi. Obuwie u Adama. Perfumy. Sofia, warzywa i owoce u blondynek, pasmanteria, salon meblowy. Dzień dobry. Dzień dobry, przy 040. To jest. Dziękuję bardzo, do widzenia. O proszę. Jana Pawła na Klasztorną. Burger King. Fajne zamówienie. To mi się podoba, bo jadę w znajome, przynajmniej rejony. Thank you.
jest impreza. Minuta została. No ja wątpię, żeby oni mieli to odkopa zrobione. Trzy, sześć, cztery. Będę pakować, a pan? Masz to? A to nie? To wszystko, nie? To i to. A ja myślałem, że jeszcze jedno. 364, proszę potwierdzić na piątek. Dzięki. Aha. Będzie wesoło. Chcę jakoś skończyć w miarę blisko domu dzisiaj, bo mi się delikatnie śpieszy. Kurde, co za matą. Debil. Delikatnie mi się śpieszy, bo muszę kompresorkiem przeczyścić hulajnogę. Bo sobie wziąłem i kupiłem silikon czarny. Pouszczelniałem tam niektóre miejsca. Mam wrażenie, że tam kiedyś był silikon, a musiał się wykruszyć. No i przed tymi deszczami teraz pasuje, żeby tych dziur nie było. Ja sobie zalepiłem to, no a to od razu wezmę i przedmucham te zawiasy, wahacze, amortyzatory. Ty nie tu. Tak to jest, jak się gada. A nie patrzę, gdzie jedzie. No i przesmarowałbym sobie suchym posmarem. Miejsce docelowe jest po prawej stronie, gdzie jest ósemka. Pan nie podał numeru mieszkania. Dzień dobry. Proszę. Do widzenia. Że za szybko nie wpadnie. Nic, to podjedziemy na koncert. Która to jest w końcu rowerowa? Bo ja już się gubię. O, dobra. Problem się rozwiązał. O, jest zamówienie. Osiedle Centrum B. C. Tym razem C. Dian Kebab House. Jechałem koło tego. Widziałem to gdzieś. Ja pierniczę, ale ich idzie. Nie ma zasad.
spokojnie panie, pan się nie denerwuje, ja już spierdzielam na swoją stronę. Kto tam musi grać, że tyle ludzi idzie? Co to jest to? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Black. Dobra, dobra. Dzień dobry. Tutaj. No i dobra, podsumujmy to, co się właśnie wydarzyło. 106 zł w 3 godziny plus tamta dycha na piwku, to jest 116. Na 3 godziny daje nam to 38. No i spoczko. Szkoda tylko, że do domu mam teraz 12 km. Baterii też. Już przy końcówce. Trzeba ostrożnie nie szarżować. To wystarczy. Dobra, jutro nie jeżdżę, bo mam inną robotę, także pewnie pojutrze, albo po pojutrze. Trzymajcie się, cześć.